szybsze operacje okulistyczne i neurochirurgiczne dzięki technologii z Uniwersytetu Warszawskiego. System składający się z cyfrowej przystawki i lekkich okularów do mikroskopu operacyjnego powstaje na Uniwersytecie Warszawskim. Ułatwi on pracę lekarzom prowadzącym operacje z użyciem mikroskopów. Technologia w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana przy operacjach okulistycznych i neurochirurgicznych. Mikroskop operacyjny to specjalne urządzenie optyczne służące do wykonywania precyzyjnych zabiegów medycznych w niewielkich przestrzeniach. Obecnie jest to głównie domena okulistów i neurochirurgów. Z mikroskopów operacyjnych korzystają także chirurdzy plastyczni, a także ginekolodzy wykonujący kolposkopię oraz stomatolodzy np. leczący kanałowo zęby. Poza idealną optyką, mikroskopy operacyjne muszą charakteryzować się odpowiednią ergonomią dopasowaną do specyfiki danej kategorii zabiegów, nie mogą blokować żadnych manewrów wymaganych w trakcie procedur, muszą też ułatwiać organizację pracy w ramach zespołu prowadzącego operację. Pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się w połowie ubiegłego wieku. Obecnie poziom specjalizacji jest tak duży, że najwięksi producenci oferują odrębne urządzenia do operacji neurochirurgicznych, operacji siatkówki, katarakty rogówki, operacji otolaryngologicznych czy operacji kręgosłupa. Projekt pod nazwą DRES jest realizowany pod kierownictwem doktora habilitowanego Piotra Wasylczyka z Zakładu Optyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, informują przedstawiciele uczelni w przesłanym komunikacie. Zakłada on opracowanie systemu składającego się z cyfrowej przystawki i lekkich okularów, dzięki którym trójwymiarowy obraz pola operacji wyświetli się na specjalnym monitorze. Taki układ optoelektroniczny sprawi, że operatorzy nie będą musieli przez długi czas nieruchomo patrzeć w okulary mikroskopu optycznego. Nasz system zwiększy ergonomię całego środowiska operacyjnego. Dla lekarzy oznacza to przede wszystkim wygodniejszą pracę i mniejsze zmęczenie w porównaniu do działania przy standardowym mikroskopie optycznym, który ma bardzo ograniczone pole widzenia. Każdy ruch głową oznacza przynajmniej częściową utratę obrazu. Warto dodać, że operatorzy pracują często przez wiele godzin w niezbyt komfortowej pozycji. Przy tym to, co się faktycznie dzieje w polu pracy, widzi jedynie operujący lekarz, czasem również asystent bądź student. Nasz system sprawi, że obraz prowadzonych działań i aktualna sytuacja w polu operacyjnym będzie dostępna także dla pozostałych członków zespołu. Ostatecznie oznacza to szybsze i bardziej bezpieczne operacje, mówi doktor habilitowany Piotr Wasylczyk. System będzie umożliwiał wzbogacanie obrazu o dodatkowe elementy tzw. rozszerzonej rzeczywistości, co pozwoli na przykład przedstawiać informacje pomiarowe. Pierwszy element systemu do trójwymiarowego cyfrowego obrazowania mikroskopowego dla chirurgii oka i neurochirurgii jest już gotowy. To głowica przystosowana do najbardziej popularnych w Polsce mikroskopów operacyjnych firmy Zeiss. Działający prototyp będzie gotowy do końca roku.
Później we współpracy z lekarzami prowadzącymi operacje mikroskopowe będzie on doskonalony. Jak czytamy w komunikacie, to kluczowy etap dla powodzenia całego projektu. Prace mające na celu dostarczenie lekarzom nowych rozwiązań obrazowania prowadzi wiele ośrodków badawczych na świecie. Niemniej tylko niewiele opracowanych urządzeń sprawdza się w praktyce. Z większości z nich lekarze nie chcą korzystać, ponieważ nie są one ergonomiczne. Dlatego jednym z największych wyzwań w tworzeniu narzędzi wspierających pracę lekarzy są prowadzone na bieżąco w trakcie prac rozwojowych konsultacje z praktykującymi chirurgami, wyjaśnia uczelnia. Budowę systemu DRES wspiera Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przyznał grant na prace przedwdrożeniowe. To szansa na dostarczenie prawdziwie rewolucyjnego rozwiązania. W pierwszej kolejności dla okulistyki, ale także neurochirurgii czy stomatologii. Być może znajdzie ono zastosowanie także w innych obszarach, mówi Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na świecie istnieje już podobne rozwiązanie, to cyfrowa przystawka do mikroskopów optycznych amerykańskiej firmy TruVision Systems. System opracowywany na Uniwersytecie Warszawskim ma szansę być jednak mniejszy, lżejszy i udostępniać obraz z mniejszym opóźnieniem. Przy tym to tylko pierwszy krok na drodze do prawdziwej innowacji. Stworzenie cyfrowej przystawki pozwalającej na obrazowanie 3D do wykorzystywanych obecnie mikroskopów operacyjnych to wstęp do budowy w pełni cyfrowego systemu. Takiego rozwiązania nie ma jeszcze na rynku. Budowa optyki do takiego cyfrowego mikroskopu jest stosunkowo prostym zadaniem. Dlatego szanse na realizację tego projektu są bardzo wysokie, mówi Piotr Wasylczyk. Zaletą takiego w pełni cyfrowego mikroskopu byłyby przede wszystkim kompaktowe rozmiary. To oznaczałoby dodatkowe możliwości poruszania się całego zespołu na sali operacyjnej. Obecne mikroskopy optyczne to duże i ciężkie urządzenia podwieszane na potężnych konstrukcjach.